Myślisz, że znasz wszystkie triki z CapCuta? Gwarantuję Ci, że nie, bo nie wiem dlaczego, ale CapCut niektóre rzeczy ukrywa przed użytkownikami niektórych krajów. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o dwóch rzeczach, i skupię się na jednej, które są niesamowite, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś nowego, to zostań do końca, bo na pewno Ci się to opłaci. Zanim włączymy CapCuta, muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, którą musimy zrobić, żeby uzyskać właśnie te lepsze funkcje. Po pierwsze i w sumie najważniejsze, musicie mieć VPN-a, czyli włączyć prywatną sieć z jakiegoś innego kraju. Najlepiej z USA. Nie wiem dlaczego z USA i czemu oni mają najlepsze rzeczy, no ale właśnie tak jest. Zobaczcie, ja mam akurat Hotspot Shield, ale VPN-ów jest cała masa na rynku, więc możecie wybrać taki, jaki chcecie. Włączam lokalizację właśnie USA. Połączyć się VPN-em z tym krajem. Nie włączam jeszcze kapkata, to jest bardzo istotne, żeby kapkata włączyć dopiero jak połączę się bezpośrednio z siecią tak jakbym był w USA. I teraz, kiedy już jestem w USA, to wystarczy, że otworzę kapkata. Na głównym ekranie właściwie nie zmieniło się zbyt wiele, ale jest jedna ważna rzecz, o której warto wiedzieć. Po lewej stronie w menu mamy szablony. Jeżeli to klikniemy, otwiera nam się zakładka z szablonami kapkata gotowymi szablonami, które możemy sobie posegregować za pomocą tutaj, właśnie z tych guzików. Możemy zrobić poziome, pionowe, ile czasu ma trwać i tak dalej. Możemy sobie to wszystko posegregować. Dodatkowo mamy kategorie. No i najważniejsze, jeżeli sobie najedziemy na niektóre, to mamy właśnie. Pod odgląd jak to wygląda. I to jest bardzo proste, bo tak naprawdę możecie sobie wybrać taki szablon, czyli użyć szablonu i podmienić swoje zdjęcia, materiały i włalamacie macie fajny materiał. Bardzo często z tych materiałów korzystam, bo biorę jakieś poszczególne elementy, które mi się przydają i podobają. Natomiast Wy możecie skorzystać z całego. Wracając do strony głównej, klikając oczywiście strona główna, tutaj są jakieś inne rzeczy w postaci mamy na przykład zamianę scenariusza na film, ale nie o tym jest dzisiejszy materiał. Dzisiejszy materiał to zobaczcie, klikam stwórz projekt. Kiedy otworzy mi się, to oczywiście muszę zaimportować jakiś materiał. Klikam importuj, wybieram swój film, dorzucam go, wrzucam go na linię czasu i teraz mogę zacząć pracować. Najważniejsze, nie potrzebuję filmu 16-minutowego, więc ja go skrócę do około powiedzmy minuty. Zaznaczam, klikam literę W, czyli ucinam wszystko po prawej stronie. Chciałbym zrobić z niego shorta, co jest bardzo proste w kapkacie, więc po pierwsze zmieniam z guzikiem proporcje na 9x16, w tym momencie mamy format rolki, czy też shorta, czy też tiktoka, różne materiały się tak nazywają. Natomiast powiększamy mój materiał na całą szerokość i zobaczcie. To, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, to są napisy. Przede wszystkim, bo to jest najfajniejsza rzecz w kapkacie, którą można wykorzystać za pomocą VPN-a. Przechodzimy do zakładki podpisy, którą mamy na samej górze w menu, i tutaj jest kilka rzeczy, których nie ma w normalnej wersji. Nie ma w naszej polskiej wersji. Pierwsza rzecz, czyli automatyczne podpisy, tutaj nie zmieniło się nic. Mamy dokładnie to samo, czyli możemy za pomocą jednego guzika wygenerować napisy, które pojawią się na naszym filmie. Po prostu kapka sprawdzi naszą linię audio i dopasuje napisy, no i wrzuci. Nic fantastycznego, w postaci to już mamy. Druga opcja, też bardzo fajna, mamy bezpośrednio tutaj szablony, które możemy sobie najechać. Możemy po prostu kliknąć. One się wyświetlą na naszym filmie, jak to wygląda. Jeżeli nam się to podoba, możemy kliknąć wygeneruj i w tym momencie. Te napisy od razu wygenerują się z tym stylem. Nie musimy już kompletnie nic szukać. Czyli CapCut nie dość, że sprawdzi naszą linię czasu, to dopasuje, żeby te napisy wyglądały już w ten sposób. Jest jeden krótczek, ale do tego zaraz przejdziemy. Możemy oczywiście wybrać z masy szablonów, więc tak naprawdę tych napisów jest naprawdę sporo. Kolejna zakładka to jest opakowanie AI. Nie mam pojęcia dlaczego to się tak nazywa, ale chodzi o to, że jeżeli to naciśniemy, to CapCut nie dość, że dopasuje nam napisy, dopasuje nam jakieś słowa kluczowe i je wyróżni w naszym tekście doda jakieś efekty dźwiękowe więc możecie sobie tą opcję przetestować i zobaczyć czy to będzie Wam fajnie działać. W moim przypadku nie sprawdzało się na najlepiej wolę to manualnie sam zrobić no ale Wy sami zadecydujcie. Wystarczy kliknąć zacznij, kliknąć usuń obecne podpisy jeżeli już macie, więc on je po prostu podmieni. Kolejna opcja to jest automatyczny język tekstu piosenki. Jeżeli macie piosenkę to możecie wybrać jakiś wokal niestety polskiego tutaj nie ma, więc jeżeli macie inny wokal w postaci na przykład angielskiej, klikacie wygeneruj i wygeneruje wam tekst po prostu piosenki, więc podobne jak automatyczny tekst, podpisy, ale tutaj jest dla audio takiego w formie piosenki. I ostatnia rzecz to jest dodaj podpisy. Możecie tutaj dodać sami swoje podpisy w formie, jeżeli macie plik SRT, czyli gotowy plik tekstowy, dodajecie, importujecie, ewentualnie samemu wpisujecie te teksty. To też jest w porządku i tego nie ma w polskiej wersji. Ale wróćmy sobie do zakładki numer dwa, czyli szablony. Wybierzmy jakiś szablon, który nam się podoba, na przykład wybiorę coś takiego, co normalnie bym nie wybrał. Na przykład coś takiego, taki dziwny. Klikam, to mi się oczywiście pobierze, jak widzicie takie kółko, to się pobiera z bazy CapCata, jednocześnie pojawiły się napisy, klikam po prostu wygeneruj i teraz Kapkata sprawdza cały mój film i za chwilę dostanę napisy z tym szablonem i jest kwestia tylko podmiany ewentualnie yy, miejsca, gdzie ma się to wyświetlać albo takie jakieś proste rzeczy. Mały przerywnik, jeżeli jesteś zainteresowany kursem CapCata, to CapCata mam aktualnie w promocji. Nagrałem Kompletny kurs, z którego jestem zadowolony i moi użytkownicy czy też kursanci też są zadowoleni, dlatego teraz jest w promocji, więc warto sobie zerknąć na ofertę. Zostawiam link na dole pod filmem w komentarzu, więc sobie zerknij. Może to dla Ciebie. A tymczasem wróćmy do filmu. Zobaczcie, napisy się dodały. Z racji tego, że ja na początku tutaj nic nie mówiłem, no to widzicie, że nic nie dodał. Jeżeli ta linia dźwięku jest za mała dla Was, to wystarczy, że klikniecie te trzy kropki, rozmiar fali sygnału dźwiękowego i zwiększcie na przykład na 60%. Będziecie widzieć lepiej, gdzie coś się dzieje na filmie za pomocą audio. To jest bardzo fajne. I teraz, jeżeli wiem, że nie mówię nic w tym miejscu, nie mówię nic, no to tutaj nie mam napisów. Natomiast skupmy się na tej części, czyli Usuwam wszystko, co jest po lewej stronie, czyli na skamku I zobaczcie, wszystko zostało usunięte. Teraz, kiedy puszczę mój film, przejdźmy sobie do kolejnego narzędzia, jakie jest z grupy narzędzi do zaznaczania. Jak słyszycie, jest całkiem nieźle. Okej, okay, nie jest to super, nie są to super napisy i sam bym takich nie użył, ale widzicie, jak to działa. Możecie łatwo to zmienić, bo wszystko jest edytowalne. Po pierwsze, możecie włączyć sobie nakładkę. Żeby widzieć na przykład na YouTube Shorts te wszystkie elementy, które się pojawiają, jak ktoś ogląda sobie na telefonie, czyli wiecie, gdzie wasz tekst warto umieścić. I to jest istotne, dlatego że teraz możecie złapać za jakikolwiek napis. Ważne, żebyście mieli kliknięte zastosuj do wszystkich podpisów. Wtedy, jeżeli zmienicie ten, to wszystkie też się zmienią. Czyli jeżeli przesunę te napisy na przykład gdzieś tutaj poniżej twarzy, to zobaczcie, że wszystkie moje napisy też są w tym miejscu. Gdybym miał to odznaczone, to zmieniłbym tylko jeden napis. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, to jest taka, że może. Możemy w każdym momencie zmienić sobie co tylko chcemy, jeżeli chodzi o fonty, kolory i tak Jeżeli nam się na przykład ten font nie podoba, to możemy kliknąć w czcionkę i zobaczcie tutaj. W moim przypadku na samej górze ja mam font, którego bardzo często używany. Jest to Montserrat Black. Jest on zrobiony proste. Kolejna rzecz, możecie zmienić kolory, możecie zmienić podkreślenie, podświetlenie. Wszystko tutaj jest. Zobaczcie, mamy oczywiście obrys, mamy tryb mieszania, mamy jakieś inne rzeczy, czyli cień. No właściwie możemy zmieniać wszystko, co tylko chcemy. Jeżeli nie podoba Wam się ten szablon w postaci i chcielibyście go zmienić, to wystarczy przejść tutaj do zakładki szablony i z tych szablonów wybrać taki, jaki Wam pasuje. Na przykład wybiorę któryś tutaj z tych na samej górze. Niech będzie ten. Krywa automatycznie krawędź. I zobaczcie, co się stało. Ok, wszystko się podmieniło jak zobaczycie na linii czasu wszystko się podmieniło, ale nie mamy polskich fontów. A to dlatego, że ta czcionka akurat nie ma polskich fontów, więc ponownie musimy przejść do zakładki podstawy i wybrać font, który ma polskie czcionki. W moim przypadku jest to Montserrat Black. Powiększam nasz font i jeżeli wszystko się zgadza, to mogę go puścić. Przejdźmy sobie do kolejnego narzędzia, jakie jest z grupy narzędzi do zaznaczania. Wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o to, co jest napisane względem tego, co mówię, ale czasami wyskakują takie krzaczki, jak zobaczycie tutaj, kiedy napis się łamie w dziwnym miejscu. Możecie to bardzo łatwo pozmieniać, a to dlatego, że przejdźcie sobie do zakładki Podpisy i zobaczcie, macie tu wszystkie swoje teksty. Warto je samemu manualnie czasami połamać w postaci takiej, że jeżeli widzimy tutaj, przejdźmy sobie do kolejnego narzędzia i to się złamało w ten sposób. To może możemy po prostu przejść enterem, czyli złapać tutaj i klikamy enter. Przejdzie to na nowej linii i teraz zobaczcie kiedy puszczę mój film. Przechodzimy sobie do kolejnego narzędzia, jakie jest z grupy. Widzicie wszystko się poprawiło. Więc czasami warto sobie ten film przejrzeć, i zobaczyć po prostu gdzie jakieś elementy się źle łamią. Tak jak na przykład tutaj zobaczcie rzadko go używam. Więc przechodzimy, mamy to zaznaczone. Klikam po prostu tutaj enter i zobaczcie mam to w nowej linii teraz kiedy sobie sprawdzę rzadko go używam, mam w osobnych liniach. Kolejna rzecz o której bardzo mało osób mówi i właściwie wie, to jest coś takiego, że na tym ekranie możecie kliknąć tutaj, wyróżnić słowa kluczowe, czyli jeżeli klikniecie, pojawi się to wszystko posegregowane na konkretne słowa, możecie zaznaczyć słowa, które Was interesują, czyli na przykład szybkie zaznaczanie wykrywa, niech tak będzie i teraz kliknę styl i mogę tutaj zmienić właśnie kolor, na przykład na czerwony, bo aktualnie jest żółty, mogę zmienić rozmiar fontu na większy, mogę dodać jakiś styl, mogę właściwie wiele rzeczy zrobić. Teraz kiedy zamknę to, i puszczę mój film, to zobaczcie. To szybkie zaznaczanie, które wykrywa... Od... I jeżeli już to zrobicie, to tak naprawdę możecie to odznaczyć, będziecie widzieć na Waszej liście, zobaczcie, że macie tutaj po prostu to pogrubione. Widzicie, że szybkie zaznaczanie i wykrywa, i jest trochę grubsze od reszty, więc wiecie, że macie to zmienione, macie nadany styl. To jest jedna rzecz. Inna rzecz jest taka, że możecie kliknąć Usuń wypełniacze, Tutaj kapka sprawdzi Wasz tekst i zobaczy, gdzie zrobiliście jakieś pomyłki albo gdzie jest przerwa. Zasugeruje Wam możliwość usunięcia tego. I właściwie jednym guzikiem zobaczcie, ja mam przerwę tutaj 0,4 na samym początku, więc mogę kliknąć to i po prostu kliknąć usuń. I właściwie mogę kliknąć w drugie, usunąć i mamy te wypełniacze, znaczy te wszystkie przerwy usunięte. Nie musimy robić tego samemu. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli w Waszym tekście są na przykład jakieś duże litery, niektóre są duże, niektóre małe, to warto kliknąć, żeby wszystkie były małe, po prostu tym guzikiem. Włączacie i jest tak naprawdę problem z głową, bo wszystkie Wasze napisy są już małymi, więc nigdzie nie będzie tej niepoprawności, w postaci wszystkie będą takie same. To jest też bardzo przydatne. No, i właściwie napisy mamy gotowe, ale jeszcze jedna rzecz, zanim skończymy z kapkatem i VPN'em jest taka, że tutaj bezpośrednio w środku w kapkacie macie również, jeżeli rozwiniecie sobie górne menu, właśnie te szablony, o których wcześniej wspominałem. One dostępne są też bezpośrednio w kapkacie w normalnej opcji, w takiej naszej polskiej. Nie wiem dlaczego, ale tego nie ma. Niektóre są naprawdę fajne, wystarczy najechać i nie dość, że będzie dźwięk, nie dość, że będzie wideo, zdjęcie i tak dalej. To możecie po prostu to łatwo podmieńć, zobaczcie. Widzicie i teraz wystarczy tak naprawdę to przeciągnąć na linię czasu, zobaczcie, że szablon się tutaj jak najbardziej nam wgrywa. Pobiera się materiał bezpośrednio z bazy Kapkata i tak naprawdę teraz, żeby go edytować, wystarczy na niego najechać, kliknąć 7 klipów do zastąpienia. Pojawia nam się oczywiście tu możliwość zastąpienia tego naszymi materiałami, więc jeżeli macie albo chcecie pobrać, to po prostu klikacie zastąp, wybieracie materiał z Waszego komputera, on zostaje zastosowany i później, jeżeli puścicie już gotowy Wasz materiał, no to zobaczcie. Oczywiście musicie uważać z prawami autorskimi, bo ta ścieżka dźwiękowa może się okazać, że nie działa dobrze i po prostu będzie problem na jakichś social mediach typu YouTube, Instagram, dlatego że TikTok i tak to przepuści, no bo to jest oprogramowanie TikToka, więc z tym uważajcie, ale same animacje, wszystko zostaje zachowane tylko z waszymi zdjęciami, więc warto sobie to przetestować. A jeżeli nie chcecie dźwięku, bo chcecie podłożyć swój własny dźwięk. To wystarczy na niego kliknąć, wyciszyć go za pomocą głośność muzyki, i teraz nie będzie po prostu żadnej muzyki. Problem z głowy. A jeżeli chcecie mieć jeszcze większą kontrolę nad tym, jak edytujecie ten film, to jest jeden guzik, którego na pozór nie widać, ale jest. Zobaczcie, że macie tutaj edytuj dalej, czyli edytuj lepiej, po prostu więcej. I teraz tak naprawdę macie wszystko pod ręką, możecie podmienić każde zdjęcie, możecie podmienić animację, jeżeli chcecie, możecie ją skrócić, przedłużyć. Wszystko jest edytowalne, dodatkową muzykę tutaj macie, też możecie ją przyciszyć, pogłośnić, zmienić, wszystko jest edytowalne, każdy klip. Bardzo prosta edycja na bardzo zaawansowanym poziomie. Tych szablonów jest tutaj naprawdę bardzo dużo, więc kwestia po prostu znalezienia takiego, jaki wam się podoba, użycia do własnej rolki, do własnego shorta i podmienienia własnych zdjęć. Prościej nie można. Nie wiem dlaczego Kapka traktuje jednych lepiej innych gorzej, jedni mają dostęp do tego, inni do tamtego. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego polityka prywatności Kapka ta, tak to robi. W każdym razie, jeżeli już wiesz, że uzyskując lepsze rzeczy za pomocą VPN-a, no to czemu z tego nie korzystać, skoro to jest właściwie czasami jeden guzik. Mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał. Jeżeli tak, napisz komentarz, co chciałbyś zobaczyć więcej w kolejnych filmach. A na dzisiaj to oczywiście wszystko. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia. Dysk.